Ania Drogopolan, pracuję w Instytucie Geofizyki PAN. Podczas dzisiejszej lekcji cofniemy się nieco w czasie, poznamy nie tylko zwierzęta, które generalnie w większości już wymarły i były charakterystyczne dla epoki Pleistocenu, ale również poznamy lepiej specyficzne warunki, które panowały na naszej planecie w tym okresie. Przygotowałam dla Was na tę lekcję kartę pracy. Mam nadzieję, że macie ją ze sobą wydrukowaną, albo że przynajmniej potraktujecie ją jako dodatkową pracę domową. Nie będziemy jej punkt po punkcie wypełniać razem, ale możecie śledzić ją w trakcie lekcji, bo wszystkie odpowiedzi właśnie w trakcie lekcji na pewno padną. To zacznijmy od tego, co to jest ta megafauna. Kojarzy się częściowo słusznie z tak zwaną epoką lodowcową. Tutaj po prawej stronie macie, myślę, że rozpoznajecie obrazek z kultowej kreskówki pod tym tytułem. Po lewej stronie już dalej rycina oczywiście, ale trochę bardziej realistyczna, która pokazuje, no tak, praktycznie wyłącznie ssaki należące do megafauny pleistoceńskiej. Co to jest zatem ta megafauna? Nazwa pochodzi od kombinacji dwóch słów, greckiego megas olbrzymi i łacińskiego fauna zwierzę. To jest termin stosowany w archeologii, w paleontologii dla przede wszystkim zwierząt o dużych rozmiarach. Za miernik uznawana jest tutaj masa ciała. Stosuje się w zasadzie alternatywnie dwie wartości graniczne. Zwierzęta o masie powyżej 45 kg lub częściej powyżej 100 kg masy. Jeśli chodzi oczywiście o osobniki dorosłe. Termin megafauna może zawierać podkategorie, które uwzględniają różne cechy zwierząt, na przykład pozycję troficzną zwierząt, czyli innymi słowy miejsce w łańcuchu pokarmowym. Wyróżnia się zatem mega roślinożerców, tak jak na przykład jeleń szlachetny, mega mięsożerców, lew, czy rzadziej mega wszystkożerców. Tutaj możemy wymienić na przykład niedźwiedzia grizzly. Dlaczego w ogóle interesujemy się megafauną? Ona jest w obszarze zainteresowania paleobiologów przede wszystkim, zajmujących się pleistocenem, głównie ze względu na koniec swojej egzystencji, znaczy na masowe wymieranie w tym okresie właśnie tych zwierząt o dużych rozmiarach. Przedstawicielami megafauny pleistoceńskiej były osiągające nie tylko powyżej 100 kg, ale kilka ton masy ciała ssaki, takie jak nosorożec włochaty, mamuty, chyba takie najbardziej charakterystyczne i najbardziej rozpoznawalne, lwy workowate, nie tylko ssaki, ale też ptaki moa, mamy też lemury olbrzymie, ale też drapieżniki jak megalania czy tygrys szablozemny, inaczej szablastozemny. Za wygnięcie megafauny pleistoceńskiej, do tego przejdziemy pod koniec naszej lekcji, często wini się człowieka. Prawdopodobnie zmiany klimatyczne także musiały mieć w tym swój udział, ale tak naprawdę siła dowodów co do żadnej z hipotez nie jest wystarczająca. Zwróćcie uwagę, że na slajdzie umieściłam też zdjęcia zwierząt występujących współcześnie. Termin stosowany jest również w opisach populacji zwierząt współczesnych o dużych rozmiarach. Mamy tu więc słonie, żyrafy, hipopotamy, nosorożce, niedźwiedzie, żubry czy bizony w Ameryce, łosie i inne jeleniowate. To wszystko również jest megafauna. Także mamy z nią do czynienia nie tylko, mieliśmy z nią do czynienia nie tylko w pleistocenie, ale również obecnie. To zacznijmy od tego, gdzie jesteśmy, ale gdzie jesteśmy w czasie, w sensie geochronologicznym, czyli w czasie geologicznym, który jak wiadomo płynie nieco inaczej niż czas ludzki, to jest zupełnie inna skala czasowa. Co to jest ten pleistocen? To jest starsza epoka czwartorzędu, jesteśmy tutaj w czwartorzędzie, trwająca ponad 2,5 miliona lat. To jest dokładnie przyjmuje się od 2 miliony 580 tysięcy lat temu do 11 700 lat przed naszą erą. Pleistocen jest młodszy od pliocenu, a starszy od holocenu, w którym my żyjemy. Dzieli się z kolei na 4 wieki. To jest od najstarszego do najmłodszego. Gelas, Kalabr, tak zwany wczesny pleistocen, dalej jest środkowy pleistocen Jonian i późny pleistocen, czyli Taran. Tu z kolei na ilustracji mamy pokazane, jak to wyglądało na obszarze Polski, gdzie przede wszystkim ten okres wyznaczają kolejne zlodowocenia obejmujące teren naszego kraju. Zlodowocenie południowo-polskie, środkowo-polskie, północno-polskie, podlaskie. Tutaj mamy te trzy główne zilustrowane na obecnej mapie
Polski. Niebieski obszar to oczywiście obszar, jaki zajmował w tym danych okresach lądowód. Skąd w ogóle czerpiemy wiedzę o przeszłości, o warunkach, jakie panowały na Ziemi w tym czasie, kiedy oczywiście nie mogliśmy mówić o obecności człowieka, tym bardziej o jakichkolwiek pomiarach. Tu z pomocą przychodzi nam po prostu stratygrafia, magnetostratygrafia, klimatostratygrafia. Co to jest magnetostratygrafia? To jest taka kategoria stratygrafii, która zajmuje się grupowaniem skał w jednostki na podstawie podobieństwa ich właściwości magnetycznych. Czyli na podstawie polarności pierwotnego kierunku namagnetyzowania skał, czyli zmian biegunów magnetycznych Ziemi, odtwarzamy sobie wiek skał na podstawie tych właściwości magnetycznych. Klimatostratygrafia z kolei jest to dziedzina stratygrafii, która jest stosowana właśnie w badaniach czwartorzędu, czyli ostatnich 2,6 miliona lat. Polega z kolei na obserwacji w osadach szczątków organicznych, świadczących o charakterze zbiorowisk roślinnych, zbiorowisk zwierzęcych i ich zmianach w czasie. Występowanie w kolejnych warstwach osadu, do których docieramy, szczątków organizmu, wskazuje nam, że występowały w danych okresach, następujących po sobie, organizmy mające określone wymagania termiczne, określone wymagania wilgotnościowe, co pozwala nam na odtworzenie zmian warunków klimatycznych, kiedy ten osad powstał. No to porozmawiajmy przez chwilę o tym, jak wyglądała ta epoka pod tym względem, co ją cechuje i jaki to ma wszystko wpływ na faunę w tym okresie. Przede wszystkim gwałtowne zmiany. W tym okresie klimat zmieniał się bardzo gwałtownie i właśnie możemy to określić dzięki klimatostratygrafii. Nie wiem, czy uczestniczyliście w lekcji dotyczącej zmian klimatycznych. Tam była mowa o tym między innymi, skąd możemy czerpać informacje o właśnie tych przyszłych zmianach klimatycznych i przypominam takie pojęcie jak rdzenie lodowe. To były takie długie, cylindryczne próbki lodu, gdzie w kolejnych warstwach były uwięzione bąbelki powietrza o określonym składzie i takie rdzenie były pozyskiwane głównie, są pozyskiwane głównie na Antarktydzie i na Grenlandii. To jest jedno możliwe źródło informacji, ale nie jedyne. Z kolei zmiany, inaczej oscylacje klimatu w Pleistocenie najpewniej, najwyraźniej zapisały się z kolei w osadach morskich. Tutaj widzicie rdzenie wiertnicze właśnie z osadów morskich. W osadach morskich wraz ze zmianami klimatycznymi cyklicznie zmienia się z kolei stosunek zawartości izotopów tlenu. Tlenu 18 i tlenu 16. Powiedzmy, tlen 16 taki normalny, tlen 18 nietrwały izotop. Za pomocą takich właśnie rdzeni wiertniczych jak na rysunku pozyskujemy takie osady o określonej zawartości izotopów tlenu właśnie z dna morskiego. I w okresach glacjalnych, czyli zimnych, koncentracja tlenu 18 w osadach wzrastała, w interglacjałach, czyli okresach cieplejszych, malała, czyli mamy więcej tlenu 16, a mniej tlenu 18. I właśnie takie dane dostarczają naukowcom dokładnych informacji na temat temperatury powietrza, ale nie tylko na temat objętości lodu w przeszłości, a jak również na temat poziomu mórz w tym okresie. Wczesny Pleistocen, tak jak mówiłam, to jest Gelas Kalabr. Zmiany klimatu zachodzące w Pleistocenie w tym okresie, szczególnie na półkuli północnej, były bardzo drastyczne. Na początek globalne ochłodzenie. Okolice bieguna północnego przykryła czapa lodowcowa, powodując dramatyczne zmiany w zbiorowiskach roślinnych. W takich szerokościach geograficznych, tam gdzie leży obecnie Polska, rozprzestrzeniła się roślinność stepowa, roślinność tundrowa, wskazująca, że średnie temperatury latem nie przekraczały 10 stopni Celsjusza, więc było dosyć chłodno. Początkowo okresy z panowaniem takiej odpornej na chłody roślinności stepowej, tundrowej występowały naprzemiennie z okresami ciepłymi, aż w końcu w wyniku coraz silniejszych ochłodzeń takie właśnie rośliny, które występowały w okresach cieplejszych, całkowicie znikły z obszaru Europy. Coś za bardzo szybko mi przeskakuje.
Około 900 tysięcy lat temu nastąpiło tak znaczące oziębienie, że lądolody wkroczyły na niższe szerokości geograficzne. To jest teren Ameryki Północnej, Azji na półkuli północnej, a na półkuli południowej zajęły Argentynę, Ziemię Ognistą, Tasmanię, czyli rozpoczęła się taka prawdziwa epoka lodowcowa. I średnia temperatura roczna spadła o około 5,5 stopnia Celsjusza na całej kuli ziemskiej w stosunku do średniej temperatury rocznej, która obecnie wynosi, to jest 15 stopni Celsjusza. Tutaj na ilustracji widzicie współczesny, czyli na szaro, współczesny, czarny zasięg pokrywy lodowej na półkuli północnej, a maksymalny to jest szary obszar, czyli znacznie większy obszar na półkuli północnej objęty lodem. Nic jednak nie trwa wiecznie. Klimat ciągle się zmieniał. W ciągu niespełna 1 miliona lat, a dla geologa to jest dosyć krótko, dlatego mówimy o gwałtownych zmianach, na półkuli północnej lądolód kilkakrotnie się nasuwał aż do 40 stopni szerokości geograficznej, północnej oczywiście, a potem się wycofywał do okolic podbiegunowych. Spójrzmy, jak to wyglądało. To jest animacja odtwarzająca kolejno w tysiącach lat, jak zmieniała się pokrywa lodowa. Już jesteśmy mniej więcej 200 tysięcy lat przed naszą erą. No tak to mniej więcej wyglądało cyklicznie. W czasie maksymalnego rozprzestrzenienia się lądolodu średnia temperatura roczna mogła spaść nawet o 9-10 stopni Celsjusza, czyli na 1/3 obszaru półkuli północnej panowały warunki klimatu, powiedzmy, arktycznego. I taki cykl interglacja-euglacja obejmował około 80 do 120 tysięcy lat. Zlodowacenia w Polsce, tak jak mówiłam, trzy główne, południowo-polskie, środkowo-polskie, północno-polskie, dzielą się jeszcze na inne jednostki, są poprzedzielane, można powiedzieć, interglacjałami, interglacjał augustowski, mazowiecki, emski. Nasunięcia lądolodu na obszar Polski następowały dokładnie 8 razy. Tak jak mówiłam, każdy zlodowaceń i dzielący interglacjał mają swoją nazwę, głównie pochodzącą od maksymalnego zasięgu lodu. Ale czy w epoce tak zwanej lodowcowej mogło być cieplej niż dzisiaj? Okresy lodowaceń, o których mówiłam, przedzielały silne ocieplenia zwane właśnie interglacjałami. Na początku epoki lodowcowej interglacjały były bimodalne. Bimodalne to znaczy, że obejmowały zarówno okresy takie bardzo ciepłe, z rozwiniętymi lasami liściastymi, jak i okresy zimniejsze, gdzie przeważała roślinność stepo tundry, czy innymi słowy bez drzew. W interglacjałach holsztyńskim i emskim klimat był nawet zdecydowanie cieplejszy niż dzisiaj. Na obszarze Europy Środkowej pojawiały się lasy liściaste, ostrokrzew, bukszpan, dzika winorośl nawet, skrzydłorzew, takie rośliny charakterystyczne dla cieplejszego klimatu. Podczas interglacjału holsztyńskiego średnia temperatura latem mogła dochodzić do plus 20, oczywiście, stopni Celsjusza. Dzisiaj to jest 17-19 stopni Celsjusza, a zimą około 0 stopni Celsjusza. Dzisiaj średnia temperatura to jest minus 1, minus 3 stopnie Celsjusza. W okresie tak zwanego optimum klimatycznego, optimum klimatyczne to jest, tak określa się interglacjał eemski, około 125 tysięcy lat temu, średnie temperatury latem wynosiły co najmniej 18 stopni Celsjusza, a zimą nie było zimniej niż minus 1,5 stopnia Celsjusza. Także ta epoka, którą z dużym uproszczeniem nazywamy epoką lodowcową, miewała okresy cieplejsze niż współcześnie. Przejdźmy wreszcie zatem do głównych bohaterów naszej lekcji, osadzonych w tej pleistoceńskiej, kapryśnej, zmiennej klimatycznej rzeczywistości. Megafauna, czyli jaka? Mamy zatem zwierzęta, które może nie tworzyły jednej zwartej grupy, były bardzo zróżnicowane, natomiast miały pewne wspólne cechy.
Mamy zatem zwierzęta długowieczne, gdzie populacja ich przyrasta powoli. Mówiliśmy oczywiście o tym, że są zwierzęta duże i o tej granicznej masie. To jest oczywista cecha tej grupy zwierząt. Z tego powodu megafauna raczej miała mało wrogów naturalnych. Wiadomo, że na dużego osobnika ciężko jest zapolować. Co jest istotne, ten powolny wzrost populacji wiązał się z przyjętą, ciężko być przyjętą, z obecną strategią życiową. To jest tak zwana strategia K. Co znaczy strategia K? Strategia K charakteryzuje niski wskaźnik śmiertelności, mała liczba potomstwa, bardzo mała, jedno, dwa młode. Charakteryzują też obszerna, troskliwa opieka nad potomstwem, dzięki temu potomstwo ma dużą szansę na przetrwanie. Większość młodych osobników dożywa wieku reprodukcyjnego, wydaje na świat kolejne pokolenia. Z kolei przeciwieństwem jest strategia R, czyli jest bardzo dużo potomstwa, ale mała opieka nad potomstwem, wysoka śmiertelność i w związku z tym niższy wskaźnik tak zwanego sukcesu reprodukcyjnego. Strategia K typowa jest zresztą nie tylko dla megafauny, ale w ogóle dla ptaków czy ssaków w szczególności, również współczesnych. Skąd w ogóle wzięła się na Ziemi megafauna? Tutaj zwierzę, które widzicie, to jest oczywiście tylko rysunek, nie żadne zdjęcie. Tak naukowcy opisali niedawno prassaka, czyli przodka, prawdopodobnego przodka wszystkich ssaków łowisko. Zwierz był bardzo mały, ważył tak maksymalnie ćwierć kilograma. Trochę przypominał wyglądem szczura. Miał futro, owalną głowę, długi ogon. Prawdopodobnie żywił się owadami. I zdaniem badaczy ten praprzodek ssaków łożyskowych pojawił się krótko po wyginięciu dinozaurów. Po prostu zwolniły się nisze ekologiczne, które pozwoliły mu na rozprzestrzenienie się, czyli około 66 milionów lat temu. I to niepozorne zwierzę dało początek ponad 5 tysiącom gatunków ssaków chodzących po ziemi, pływających, latających, człowiekowi też. Tak jak mówiłam na tej ilustracji, to nie jest dokładnie ten prastak, nie istnieje takie odtworzenie, natomiast prawdopodobnie jest to zwierzę wyglądem do niego zbliżone, wymarły ssak, którego szczątki znaleziono w Chinach. Ale jak to możliwe, że z takiego niepozornego, szczuropodobnego zwierzęcia wyewoluowały takie potężne zwierzęta, chociażby należące do megafauny? Skąd tak duże rozmiary? Rekordy wielkości w historii należą raczej do gadów mezozoicznych. No, nie da się ukryć, że ani wcześniej, ani później żadne zwierzęta, przynajmniej te lądowe zwierzęta, nie były takie duże. Nawet największe nie osiągały takich podobnych rozmiarów, jak chociażby z Europy, tak? O drapieżnikach w ogóle nie ma co mówić. Największe drapieżne ssaki to są liliputy w porównaniu z takim na przykład T-Rexem. Ale jednak tendencja do tego, żeby zwiększać swoje rozmiary, obecna jest nie tylko u gadów. Amerykański uczony, widoczny tutaj, Edward Cope, sformułował zasadę, regułę, która po dziś dzień nie jest dobrze zrozumiana. Znaczy, nie wiadomo, dlaczego do końca działa, ale generalnie działa. I możemy to potwierdzić nie tylko jak na tym rysunku na podstawie porównania kolejnych stadiów ewolucyjnych koni, ale też na podstawie ludzi. Z pokolenia na pokolenie, myślę, że sami możecie to obserwować, przynajmniej wasi rodzice też, ludzie stają się statystycznie coraz wyżsi. Tutaj mamy taką medianę wzrostu mężczyzn, zmianę od 1820 to do 2013 roku. Zdecydowanie ludzie stają się statystycznie coraz wyżsi. Jak ta reguła brzmi? Że dobór kierunkowy, dobór ewolucyjny wydaje się promować coraz większe rozmiary organizmu. Zwiększenie rozmiarów zapewnia organizmowi wiele korzyści, ale również powoduje różne problemy. I chociażby duże rozmiary zapewniają lepszą ochronę przed drapieżnikami, zwiększają szanse na skuteczne polowanie, zapewniają większe szanse na przetrwanie wahań klimatycznych czy rywalizacji wewnątrzgatunkowej czy międzygatunkowej też. Ale są też problemy, chociażby zagrożenie wyginięciem jest wyższe u większych organizmów. Należy też pamiętać, że te ogromne zwierzęta musiały się jakoś wyżywić. W okresie
pleistocenu, w odniesieniu do megafauny, było to możliwe, bo najważniejszą cechą ówczesnego dominującego ekosystemu, tak zwanej stepotundry, była ogromna produktywność, ogromna produkcja biomasy, niespotykana we współczesnej tundrze, niespotykana na współczesnych stepach, czyli ekosystem produkował dużą biomasę roślinną, mogącą wyżywić dużych roślinożerców. A z kolei ci roślinożercy mogli wyżywić, że tak powiem, mięsożerców. Życie gigantów. Życie gigantów nie jest wcale takie proste. Jestem bardzo wysoka, wcale nie jest tak prosto, także uwierzcie mi. Zacznijmy od tego, że po pierwsze gigantyczne dinozaury w ogóle by w dzisiejszych czasach nie przetrwały. Po prostu byłoby im zwyczajnie za zimno. Gady to są zwierzęta zmiennocieplne, więc utrzymują taką temperaturę, jaka panuje w otaczającym środowisku. Ze środowiska czerpią ciepło i tak regulują swoją temperaturę. I muszą dbać o to, żeby się nie wychłodzić nadmiernie, bo wtedy czeka je śmierć. Duże gady potrzebują zatem wyższych temperatur środowiska. Zwróćcie uwagę, że bardzo duże, największe współczesne węże, anakondy, pytony zamieszkują rejon tropikalny, tam gdzie jest bardzo ciepło. Megafauna to przede wszystkim ssaki, a więc organizmy utrzymujące stałą temperaturę ciała, inaczej niż gady. Więc stałą cieplność gwarantują im procesy biochemiczne, które zachodzą w komórkach. Ale im większy jest organizm, tym więcej wytwarza ciepła. To z kolei generuje mu problem z pozbyciem się nadmiaru tego ciepła. To jest prosta geometria. Objętość ciała rośnie szybciej niż powierzchnia ciała. Nadmiar energii jest usuwany przez skórę. Więc taki olbrzym jak słoń chociażby ma odwrotny problem niż wąż. On cały czas musi unikać przegrzania, a nie przechłodzenia. To jest pierwszy problem, trudności termoregulacji. Drugi problem, żeby się najeść, codziennie chociażby słoń pochłania około 200 kg roślin. Co oznacza, że większość czasu musi spędzać na zdobywaniu i rozdrabnianiu pożywienia. Po pierwsze musi mieć dostęp do tego pożywienia, po drugie musi je zdobyć, po trzecie musi je właśnie rozdrobić. Potrzebuje stałego żucia, co z kolei wymaga odpowiednio dużych zębów, odpowiednio dużych szczęk. To z kolei powoduje inny problem. Głowa musi być odpowiednio wielka. Jej rozmiary ograniczają długość szyi, bo nie może być zbyt długa szyja, która nie utrzymałaby zbyt wielkiej głowy. To jest jeden problem. Drugi problem, słoń. Trzymajmy się tego bliskiego nam i współczesnego przykładu. Jest taki ciężki, że musi uważać, żeby nie połamać sobie kości w trakcie biegu. Dlatego nigdy na przykład nie galopuje, nigdy nie skacze przez przeszkody. Osiąga taką dosyć przyzwoitą prędkość, jakieś 35 km na godzinę, ale tak trochę dziwnie kłusuje na sztywno wyprostowanych nogach. Nie wiem, czy kiedyś przyglądaliście się biegnącym słoniom. Dla nas przyzwyczajonych do zginających się kolan to wygląda trochę dziwacznie. Nic więc dziwnego, że gigantem generalnie łatwiej być w środowisku wodnym niż lądowym. Jak wiemy, ciało zanurzone w wodzie traci na ciężarze tyle, ile waży wyparty przez nie płyn. W środowisku wodnym trudniej o urazy, chociażby stawu. Dlatego w środowisku wodnym mamy generalnie spotykamy współczesnych rekordzistów, jeśli chodzi o rozmiary. Na przykład to jest płetwal błękitny, tak? 30 metrów długości, 135 ton wagi. Na lądzie nie byłoby to możliwe. Co więcej, gdy się waży parę ton, to rozrzut jest delikatnie mówiąc skomplikowany. Ciąża słonicy trwa prawie 2 lata. W efekcie rodzi się jedno młode, co oznacza, że jeśli słonica żyje 50-70 lat, to może odchować 4-5 dzieci. W związku z tym ta populacja nigdy nie będzie bardzo duża, a to zwiększa ryzyko wyginięcia w wyniku jakichś nieprzewidzianych losowych zdarzeń, jak katastrofy naturalne, zmiany klimatyczne. Po prostu taką populację jest trudno odtworzyć. Ale skoro jednak ewolucja produkuje gigantyczne organizmy, no to znaczy, że opłaca się im ponosić te koszty. Kilka jest co najmniej takich powodów, takich korzyści. Pierwsze, chyba najbardziej oczywiste, ochrona przed drapieżnikami. Dużego po prostu trudniej zabić niż małego, trudniej go upolować. I tu się rozpoczyna taki swoisty wyścig zbrojeń, to znaczy drapieżnik też ewoluuje w kierunku zwiększenia swoich gabarytów. Ale jeśli nie liczyć ludzi, takie zwierzęta jak słonie czy chociażby płetwale, w wieku dojrzałym praktycznie nie mają żadnych wrogów, na tyle są duże. Druga rzecz, mniej może oczywista,
Większe rozmiary są korzystne szczególnie dla roślinorzeców, dla ssaków pożywiających się roślinami. Dlatego, że zwróćcie uwagę, że głównym źródłem pokarmu oczywiście są rośliny. Rośliny, czyli celuloza. Organizmy te nie mają enzymów, które rozkładałyby celulozę, ale że muszą jakoś dostać się do energii zawartej w roślinach. Potrzebują zatem pomocy mikroorganizmów. W ich jelitach bytują bakterie, które fermentują celulozę i dzięki temu produkują strawne, proste kwasy tłuszczowe. Jest dostęp do energii zawartej w pożywieniu. I im większa jest objętość układu pokarmowego, im dłuższe są jelita, tym więcej czasu te mikroby mają na wykonanie swojego zadania. Czyli siłą rzeczy więcej energii można uzyskać z pochłaniętego pokarmu. Przejdźmy zatem do konkretnych przykładów. Zacznijmy od absolutnego rekordzisty, jeśli chodzi o ssaka lądowego. On co prawda żył w oligocenie, a zatem przed pleistocenem. Natomiast warto chociażby dla skali, którą tutaj staram się uwidocznić, przyjrzeć się temu zwierzęciu. To jest Indicotherium. Dla porównania widzicie, jakim był gigantem w porównaniu z człowiekiem, z samochodem. Prawdopodobnie ważył 15-20 ton, miał około 5 metrów wysokości, kłębie, że tak powiem. No, takie długie kończyny przypominające słupy. Być może miał również trąbę. Trybem życia przypominał współczesne wielkie ssaki, jak słoniowate. Zmagał się ze wszystkimi tymi problemami, które właśnie dotyczą wielkich zwierząt, czyli problem przegrzania, prawdopodobnie z tego powodu był zwierzęciem nocnym. Żerował, przemieszczał się głównie nocy. Był zwierzęciem oczywiście roślinożernym. Jeśli chodzi o okres pleistocenu, już ten, którym najbardziej chcemy się dzisiaj zająć, możemy wprowadzać różne klasyfikacje tych zwierząt. Tak jak mówiłam, podział troficzny, czyli na podstawie miejsca w łańcuchu pokarmowym, na zwierzęta roślinożerne, mięsożerne, wszystkożerne, ale przyjmijmy też taki podział związany z występowaniem w określonych warunkach klimatycznych, czyli faunę zimnolubną i faunę ciepłolubną, gdzie fauna zimnolubna była związana z tymi okresami zimniejszymi oczywiście, a ciepłolubna z ciepłymi okresami interglacja. Zimnolubna fauna to przede wszystkim mamuty, nosorożce włochate, niedźwiedzie jaskiniowe, przodkowie żubrów, piżmowoły, jelenie olbrzymie, lew jaskiniowy, hiena jaskiniowa, mastodonty, tygrysy szablastozemne, inaczej szablozemne, inaczej mniej dokładnie smilodony. Wśród fauny ciepłolubnej możemy wymienić słonia leśnego, nosorożca leśnego, czy też bardziej, jak najbardziej naszego podwórka znanego tura. Jeśli chodzi o słonia leśnego, to jego szkielet można zobaczyć na wystawie w Warszawie. To jest szkielet, który został wydobyty podczas prac ziemnych przy ulicy Leszno konkretnie. Z kolei nosorożca leśnego wydobyto z koryta Wisły, jeśli ktoś jest z Warszawy, to w rejonie Siekierek. To jest jeden z czterech zachowanych zresztą na świecie. Tak więc był czas, kiedy w Polsce, konkretnie w Warszawie, żyły między innymi żyły słonie i nosorożce. Można też na wystawie w Warszawie obejrzeć czaszkę i kości tura, który z kolei dotrwał do czasów historycznych. Jeszcze wracając do tego podziału na ciepło-zimnolubną, on oczywiście nie jest takim podziałem bardzo sztywnym, jest trochę umowny, to znaczy dochodziło do takiego zjawiska nazywanego miksem, zmieszaniem fauny. Na jednym terenie mógł występować ciepłolubny jeleń, zimnolubny mamut. No właśnie, mamut. Mamuty to oczywiście najbardziej znani, najwięksi też przedstawiciele tej stocjańskiej megafauny, takie zwierzę flagowe tego okresu. Tu natomiast przyjrzyjmy się im poprzez porównanie z ich krewniakami, mastodontami. Tu macie mastodonta i też jest mastodont, a tu mamy mamuta. I jedne i drugie należały do trąbowców, tak jak współczesne słonie. Mastodonty, ich czaszka była krótka, szeroka, miały
krótsze, leciutko zagięte ciosy, zamieszkiwały lasy igliste, żywiły się pędami, szyszkami. Tak jak mamuty, chociaż trochę mniejsze, to były masywnie zbudowane. Mamuty, też oczywiście trębowce, pojawiły się na Ziemi trochę później niż mastodonty. W podobnym czasie prawdopodobnie zniknęły, około 11 tysięcy lat temu, chociaż mówi się, że na wyspie Wrangell w okolicach Alaski występowały jeszcze 1600 lat przed naszą erą. Porównując teraz mastodonty i mamuty. Mastodonty mają krótsze kończyny, dłuższe, bardziej umięśnione ciała, trochę inne zęby z uwagi na inny sposób odżywiania się. One musiały mieć zęby zdolne do rozdrabniania szyszek i gałązek drzew igastych. Miały podobną charakterystyczną pokrywę włosową, czyli takie gęste, grube futro oczywiście. Kolejna różnica, mastodont, jak odróżnić mastodonta od mamuta, mastodonty miały prostsze ciosy, to widać na rysunku, a z kolei mamuty miały tłuszczowy garb na plecach. Taki dodatkowy zapas energii, trochę jak wielbłądy. Znaleziono bardzo wiele szczątków mamutów włochatych, również ze śladami użytkowania ich przez człowieka, czyli nawet pozostałości domostw, który był zbudowany w całości z kości mamucich. Kość mamucia to był materiał do produkcji broni, narzędzi, przedmiotów religijnych czy pseudoreligijnych. I potem mamut włochaty jest jednym z najczęściej przedstawianych zwierząt, jeśli chodzi o taką pierwotną sztukę naskalną. Tu macie charakterystyczne zęby mastodontów, pozwalające właśnie na rozdrabnianie twardych gałęzi, a tu widać, że mastodonty pojawiły się wcześniej w linii ewolucyjnej niż mamuty. Pewnie od czasu do czasu słyszycie o próbach czy planach wskrzeszenia pojawiają się takie być może jeszcze na razie fantastyczne projekty i może należy mieć nadzieję, że mini nie zostały zrealizowane, ale co przy okazji odkryto? Możemy tu powiedzieć o takim symbolicznym wskrzeszeniu mamuta. To jest przeprowadzono eksperyment, gdzie wszczepiono DNA trzech mamutów do bakterii Escherichia coli, która jest takim wdzięcznym obiektem badań genetycznych. Co dzięki temu odkryto? Mamuty miały tak zwaną krew zimową. Co to znaczy? Wiąże to z hemoglobiną, czyli czerwonym barwnikiem krwi, który w płucach wiąże się z tlenem i transportuje go do każdej komórki organizmu. I tlen odłącza się od hemoglobiny, kiedy hemoglobina trafia w cieplejsze części ciała, na przykład do pracujących mięśni, bo wiadomo, że to jest sygnał, że tam jest tlen potrzebny. Ale w przypadku mamutów i prawdopodobnie mastodontów też, spełnienie tego wymogu mogło być trudne. Czyli prawdopodobnie mięśnie w takim zimnym klimacie, takiego dużego zwierzęcia, nie były nigdy wystarczająco ciepłe, aby zaistniały warunki odpowiednie do uwolnienia tlenu. Więc jak udawało się im przetrwać? Teraz wiemy, że dzięki adaptacji krew była zdolna do dostarczania tlenu do komórek nawet przy bardzo niskich temperaturach. To były specyficzne zmiany w budowie genów kodujących właśnie hemoglobinę. Taka genetyczna specjalizacja prawdopodobnie okazała się dla mamutów kluczowa, jeśli chodzi o możliwość zajmowania tych mroźnych środowisk. Także mamuty miały coś takiego jak zimowy płyn do szyb. To oczywiście to trochę żartując, ale dostosowanie tego kluczowego płynu w organizmie do warunków bardzo, bardzo silnych. Kolejny przedstawiciel megafauny, nosorożec włochaty. No tutaj na to tworzenie wyglądu tego wielkiego ssaka nic się nie musiał głowić. Pomogły rysunki naskalne oczywiście, ale też znalezione, prawie kompletne, zmumifikowane zwłoki. Tutaj widzicie zdjęcie z tego odkrycia. Jakie cechy charakterystyczne tego zwierzęcia? Oczywiście roślinożernego, oczywiście występującego na stepo tundrze, tam się wypasa na trawach i tużycach. Cecha charakterystyczna, dwa keratynowe rogi z
przodu czaszki. One prawdopodobnie służyły między innymi do odgarniania śniegu, poszukiwaniu pokarmu. To teraz przechodzimy do drapieżnego przedstawiciela megafauny. Co tu zwraca uwagę? Przede wszystkim popatrzcie. On jest dużo mniejszy, waży 200 kg, jest dużym zwierzęciem, był dużym zwierzęciem, ale jest znacznie mniejszy od wymienionych wcześniej roślinożerców ważących kilka ton. Jak myślicie, dlaczego? Możecie nas zastanowić i w karcie prasy też jest miejsce na to, żeby się do tego odnieść. Natomiast pomimo, że mniejszy, to tygrys był, smilodon był bardzo, bardzo silny. Miał ogromne, długie kły szczękowe, nawet 30 cm potrafią mieć taki kieł, przystosowane do rozdzierania ofiar. Dlaczego wyginął, skoro nie był taki ogromny? Z powodu braku żywności. Jak wymarły większe gatunki łowne, czyli wielcy roślinożercy, to nie ma na kogo polować, bo do polowania na mniejsze, zwinniejsze zwierzęta nie był po prostu przystosowany. Miał za mocną, za ciężką konstrukcję ciała. Ewolucja nie nadążyła w tym przypadku za dostosowaniem się do nowego koniecznego sposobu pozyskiwania pokarmu. To jesteśmy teraz przy faunie ciepłolubnej. Pewnie rozpoznajecie to zwierzę. To jest tur, rozpowszechniony kiedyś w całej Europie, o czym świadczą liczne szczątki kopalne. Miał potężne, rozłożyste rogi. To jest w ogóle przodek naszego bydła. Był gatunkiem typowo leśnym. Co jest w nim interesującego? Pewnie pamiętacie, że on przetrwał do czasów współczesnych, to znaczy ostatni przedstawiciel tego gatunku padł w 1627 roku na Mazowszu. Nie udało się go uratować, tego gatunku, pomimo, że było to pierwsze zwierzę w historii świata objęte profesjonalną ochroną gatunkową. A dlaczego zginął? Wcale nie ze względu na polowanie, ale z uwagi na wycinkę wielkich połaci lasów w Europie. Po prostu utracił swoje siedlisko. Na koniec tego bardzo krótkiego przeglądu tych zwierząt zwierzę trochę bardziej egzotyczne, nie tylko ze względu na występowanie, bo żył w Ameryce Południowej, a przede wszystkim na wygląd. Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że to jest coś w rodzaju żółwia, ale to nie jest żółw, to jest ssak, nazywany chodzącą fortecą. Ciało glyptodona, bo tak się to zwierzę nazywało, pokrywał ogromny pancerz z grubych tarcz, a na końcu ogona była taka wielka maczuga. I tarcze częściowo pokrywały też jego głowę. Był roślinożercą. Wiadomo, że polowali na niego ludzie, między innymi ten pancerz bardzo się pierwotnym myśliwym przydawał do ochrony. I nagle, w ciągu krótkiego w skali geologicznej, w skali ewolucyjnej czasu, kilkanaście tysięcy lat, megafauna praktycznie znikła z powierzchni Ziemi. I jest kilka hipotez dotyczących przyczyn tego wielkiego wymierania. Hipoteza gwałtownych zmian klimatycznych związanych z glacjałami i interglacjałami. To znaczy nagłe skoki temperatury miałyby doprowadzić do wymarcia wielkich ssaków, które nie były w stanie przystosować się do zmian środowiskowych. Co prawda do wcześniejszych zmian się przystosowywały, ale być może zmiany były zbyt gwałtowne, zbyt częste. Kolejna hipoteza tak zwanego overkillu, wielkiego zabijania. I tutaj już człowiek miałby być w całości winnym zniknięcia megafauny, czyli wielkie zabijanie dokonywane przez ludzi pierwotnych, zasiedlających kolejne lądy i zmieniających środowisko dla swoich potrzeb. Czyli homo sapiens rozprzestrzeniał się coraz bardziej swoimi gidami i siał spustoszenie wśród zwierząt. Kolejna ciekawa hipoteza to jest hipoteza wielkich epidemii, tak zwanych epizootii. Pojawiły się patogeny szkodliwe dla gatunków megafauny, a ponieważ, tak jak mówiłam, megafauna cechowała się niską rozrodczością, były niskie populacje, to dosyć łatwo patogeny doprowadziły do wyginięcia megafauny. Prawdopodobnie można powiedzieć, że to było działanie synergiczne wszystkich tych wymienionych czynników. Wszystko to razem przyczyniło się do wyginięcia megafauny. Ale są też teorie dotyczące zniknięcia poszczególnych gatunków. Na przykład naukowcy przebadali ponad 100 szkieletów mastodontów i stwierdzili, że ponad połowa miała gruźlicę. To miałoby osłabiać te zwierzęta, w konsekwencji doprowadzić do ich wyginięcia.
Jak było naprawdę i co było decydującym czynnikiem? Czy, nie wiadomo, czy kiedyś z całą pewnością to określimy. Natomiast tak ogromna zmiana jak zniknięcie takiej dominującej grupy oczywiście naruszyła równowagę ekosystemową. I na przykład zniknięcie wielkich roślinożerców drastycznie zmieniło pokrywę i roślinną w Australii. Ustalono, że po zniknięciu roślinożerców bogate dotychczas lasy przekształciły się w znacznie zubożone siedliska. Czemu tak się stało? Naukowcy podejrzewają, że zabrakło roślinożerców, nie było komu zjadać dużej ilości biomasy. Biomasa zaczęła się gromadzić, a to spowodowało rozprzestrzenianie się pożarów. Gwałtowne pożary doprowadziły z kolei do niszczenia ekosystemów i ich przekształcenia. Kolejni którzy naukowcy uważają, że w ogóle nie było wielkiego wymierania. Co prawda mamuty wymarły w Europie, ale inne gatunki, które razem z nimi egzystowały, na przykład widoczne tutaj na ilustracji piżmową, czy piesiec, wilk, rosomak, przetrwały koniec epoki lodowcowej. Poza tym część tych gatunków wymierała stopniowo, to znaczy nie jest tak, że jednego dnia wszystkie zniknęły. Każdy z gatunków miałby inny swój wzór i ścieżkę wymierania, tak można powiedzieć. Z kolei niektóre wymarły dużo wcześniej, na przykład niedźwiedź jaskiniowy wymarł już, zniknął już 25 tysięcy lat przed mamutem. Pokazywałam Wam piżmowała, który towarzyszy nam jako taki relikt epoki lodowcowej do dzisiaj. Doskonale jest przystosowany do warunków arktycznych i praktycznie od czasów epoki lodowcowej się niewiele zmienił. Część zwierząt z kolei dotrwała do czasów historycznych, ale już do słusze coś nie dotrwała i tutaj winę ewidentnie ponosi człowiek. Przykładem może być żółw. Żółw z Vanuatu. Zespół naukowców odkrył na wyspie Vanuatu jamę wypełnioną żółwimi kości. Kości datowano na około 3000 lat przed naszą erą i znajdowano tylko właśnie kości nóg, a mięso wokół nóg to jest jedyny jadalny fragment żółwia. To były żółwie z gatunku Meiolania. Ale czy to do megafauny, tylko nie do ssaków, tylko do gatów. A nieopodal tego znaleziska znajduje się stanowisko archeologiczne, w którym znaleziono ślady występującej na tej wyspie kultury, która przybyła na wyspę Vanuatu. To był taki lud Lapita. Około 200 lat przed datą ustaloną dla tej zagłady żółwi pojawił się na tej wyspie lud Lapita. I generalnie 200 lat wystarczyło ludziom na tej wyspie, żeby doprowadzić ten gatunek do całkowitej zagłady. Podobny los spotkał nowozelandzkiego ptaka moa, widocznego tutaj, największego znanego nielota, który osiągał nawet 4 metry wysokości, a wyginął no, w czasach jeszcze bardziej współczesnych, w XIV wieku, no to wybity dla mięsa przez Maorysów, którzy przybyli na Nową Zelandię. Na koniec ciekawostka. Co to by było, gdyby megafauna powróciła? I to nie żart. Naukowiec rosyjski, profesor Siergiej Zimow, odtwarza świat sprzed ponad 10 tysięcy lat, kiedy to syberyjskie runiny były pełne nosorożców, koni, wołów piżmowych, lwów i były właśnie porośnięte tą wysoce, produktywną stepotundrą. Dlaczego w ogóle próbować odtwarzać ten świat z przeszłości? Profesor Zimow twierdzi, że dla ochrony klimatu, dla przeciwdziałania ociepleniu klimatu. Te zwierzęta miałyby wygryźć i zadeptać jakby ogromne połacie mchu, które dzisiaj magazynuje wilgoć. Według naukowca ziemia podeschnie, będzie gotowa do rozwoju traw, które w pleistocenie pierwotnie tam występowały. Profesor uważa, że to pozwoli zahamować efekt cieplarniany, bo będzie zatrzymywać węgiel, dokładnie metan, w wieloletniej zmarzlinie. Co więcej, naukowiec nie wyklucza właśnie sklonowania zwierząt wymarłych, na przykład mamutów i umieszczania ich w parku, pewnie już bardziej jako atrakcji. Na szczęście na razie jest to tylko w sferze fantastycznych rozważań. To takie manipulacje co najmniej wymagają wyjątkowej ostrożności, a efektu nigdy nie da się w pełni przewidzieć. Zresztą pamiętamy, jak to się skończyło w Parku Jurajskim. Obejrzyjmy krótki film na koniec o parku o planach powstania Parku Pleistocyńskiego.
Tutaj już pan profesor zbiera fundusze na Park tej Socjalistki, więc może ten fragment pomijmy, ale widzicie, że plany są poważne. To tyle, co chciałam dzisiaj opowiedzieć. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam, zachęcam.